Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Słuchajcie, jest niedziela, 18 września. Dla mnie jest to dalej niedziela, ponieważ w bagażniku mam już jeden koszyk pełen grzybów. Z tamtego wypadu będzie osobny film. Jeżdżę sobie po miejscówkach od rana, a teraz przyjechałem tutaj do lasu, w którym bardzo, ale to bardzo dawno nie byłem. Przede wszystkim sprawdzić, czy odrastają jakieś pieprzniki jadalne, kurki. No i słuchajcie, chodzę sobie tutaj po tej miejscówce. Tak stwierdziłem, że jeżeli trafią mi się jeszcze jakieś ładne grzybki, to wtedy może przygotuję dla was jeszcze osobny odcinek z tej kontynuacji, że tak się wyrażę, tego dzisiejszego wypadu. No i słuchajcie, idę. Generalnie w tej pierwszej części lasu bardzo pustawo, nic nie rośnie. No to stwierdziłem, dobra, idę zobaczę te kurki. Nagram końcówkę, jeszcze dołożę do tamtego filmu i będę uciekał do domu. Aż tu nagle, słuchajcie, po prostu oniemiałem. Widzicie, koszyk już stoi tam. Mniej więcej ten obszar tutaj, który macie w zasięgu wzroku, ogarnąłem. No i słuchajcie, jest masakra po prostu. Patrzcie. Patrzcie, co tu na nas czeka po prostu. Ten to już chyba mycę z tego, co widzę. Ale jeszcze się mu przyjrzymy. Tutaj środkiem porastają sobie koźlarze. Ten jeszcze bardzo ładnie wygląda, ale myślę, że tym większym to już raczej odpuścimy. Aczkolwiek tu jest piękny, którego jeszcze nawet wcześniej nie zauważyłem. Zobaczcie. Następnie tutaj po mojej prawej stoi taki kolos. Ojej, żeby go te patyki nie pouszkadzały. Jeszcze się trzyma, wiecie co? No i poszedłem dalej. Minąłem te koźlarze. I popatrzcie, co tutaj stoi. Jakie kolosy. Jakie cudowne dwie złączone chyba sztuki. Otoczone innymi młodszymi jeszcze do tego. Dalej już nie byłem, nie szedłem. Podejrzewam, że no będą, nie wiem. Trzeba się jeszcze uważnie rozejrzeć. Podejrzewam, że tak na prędce patrząc, coś tu na pewno jeszcze ominąłem. O, tu jest jeszcze grzybek, popatrzcie. Też piękny. Tego możemy zabrać. Resztę sobie zaraz jeszcze obfotografuję i będziemy wykręcać, słuchajcie. Po zdjęcia zapraszam was na mojego Facebooka. Taka sama nazwa, Irlandzki Szlak. Link macie pod każdym filmem w opisie i no tam wpadajcie po jakieś większe aktualizacje i więcej informacji. Wszędzie wyrastają. Tutaj ich nie muszę ruszać, nie muszę ich zbierać, bo tu mi nikt nie przyjdzie. Tu jest taki kawałek lasu, do którego nikt nie zagląda i mogą sobie te grzyby tutaj rosnąć całkowicie, ale tak całkowicie bezpiecznie. Dobra, wiecie co? Będę je składał koło koszyka. Teraz robię cięcie, porobię jeszcze trochę fotek i zaraz się za nie bierzemy. Dobra, słuchajcie, sesja fotograficzna zaliczona. Możemy zbierać te grzybki, wstępnie je oczyścić i lecieć sprawdzić, czy te kurki rosną, bo w końcu po to tu przyjechałem. A po drodze szukać dalej takich pięknych egzemplarzy. No zobaczcie, jakie piękne, cudowne grzyby. Ten tutaj, tak jak mówię, on to jest grzyb, który został porażony grzybem pasożytniczym z rodziny Hypomyces, czyli to jest grzyb, który atakuje borowikowate. Widzicie tą białą, taki biały nalot. No i takich grzybów już się nie powinno jeść, ale ja się tym jakoś nie będę zbytnio przejmować. On już jest cały miękki, ma ten trzon, on się robi potem cały taki gąbczasty, aż w końcu taki aż żółty, zapleśniały, można by powiedzieć. Tak więc jego sobie zostawimy. Ale tutaj mamy obok... O! Ej! Co to się stało? Patrzcie, co tu się odkryło. Chwila. Wezmę tego na razie. Pełno tej gęstej trawy. Ej, bo tutaj się odkrył kolejny wielki grzyb jeszcze obok, sąsiadujący. Temu tutaj ten kapelusz
odpadł, ułamał się. Niech już sobie zostanie to połamane takie tam w ściółce. Ale zobaczcie, co tutaj siedzi. Gdzie on ma ten trzon? O kurde. No już troszkę starszy owocnik. Ale do suszarki czemu nie? Jak najbardziej. Nie ma tu już nic więcej w tej trawie? Chyba nie. Tutaj mamy koźlarze. Bardzo ładnie wyglądające. Myślę, że tego i tego maluszka możemy sobie spokojnie z czystym sumieniem zabrać. Tego maluszka zostawimy, niech sobie rośnie. Wrócimy po niego. Dobra, słuchajcie. Chodźmy po tego giganta tutaj. Już go wcześniej tak delikatnie odsłoniłem, tak więc powinno być dosyć proste. Chyba, że się ułamał. Tak myślałem, że właśnie, że ten trzon może pęknąć. Ale słuchajcie, grzyb wygląda, że też jest bez czerwi. Tak więc jeżeli jest zdrowy, to jak najbardziej zabieram i suszarka będzie chodziła w takim razie dzisiaj i jutro chyba na okrągło, no. Bo jeszcze mam tamten koszyk grzybów. Dobra, chodźmy dalej. Te piękne koźlarze sobie zostawimy. A i słuchajcie, ciekawe, czy ktoś już pisał wcześniej komentarze, że ominąłem dwa grzyby. Bo ominąłem. I to w sumie niecelowo. Tylko już taki szedłem zapatrzony w te ogromne tam na horyzoncie, że takie dwie sztuki mi tutaj jeszcze umknęły, no ale są. Spokojnie, zabieramy je ze sobą. Cudo. Dobra, słuchajcie. Zobaczmy, co my tu mamy. Tego też już zabierzemy. Będzie do... To już też zaczyna trochę chyba podgniwać od spodu takimi... A nie, on jest miękki, bo jest wydrążony przez ślimaka. Już widzę dlaczego. Dobra. Będzie do słoiczka może, jeżeli nic mu nie jest. Tutaj jest taki bardzo, bardzo obgryziony. Ale to nic. Również pięknie wygląda. No i słuchajcie. Wisienka na torcie. Cudowne są te grzyby. Postaram się ich nie rozdzielić, tylko wyjąć w całości. I chyba użyję do tego dwóch rąk. Dobra. Mam obie ręce wolne. Zobaczmy, co my tu mamy. O ja. Wiecie co? To jest ładnie ponad kilo. Przynajmniej tak na moje oko. Spójrzcie. Niesamowite są. Ja ich na razie nie rozdzielam. Jeszcze nie teraz. Wow. Przecudowne grzyby, zobaczcie. Nie mogę się normalnie nacieszyć. No i tak oto oczyściłem grzybki. Lwia część jest zdrowa. Tutaj z kilku tych większych, tam trochę kawałki trzonów były jakby lekko zaczerwione, tak więc je poodkrawałem. Tu widać takie drobne dziurki. Ale większość jest zdrowych i większość wygląda pięknie. No i chodźmy dalej. Zaczyna się nam robić piękna pogoda, wychodzi słoneczko. Poranek nie był aż taki piękny, no a teraz się cudownie przejaśniło. Chodźmy wreszcie te kurki zobaczyć, bo jestem bardzo ciekawy, czy one chociaż kilka sztuk tutaj nam się zaczyna pojawiać, czy nie. A jeżeli chodzi o prawdziwki, to podejrzewam, że to też jeszcze nie jest koniec. Nie chcę sobie obiecywać, no bo jak wiecie sami, las może być nieprzewidywalny. Ale tam dalej jeszcze jest parę fajnych miejsc, na których no, spodziewam się, że coś znajdziemy. Dobra, wiecie co? Są kurki. Nie wiem, czy dużo, bo dopiero tu wszedłem. Ale jakieś pojedyncze sztuki widzę i to jest dobry znak. Nie będę ich na razie chyba zbierać. Może w przyszłym tygodniu. I mam nadzieję, że ich tutaj jest więcej niż kilka. Nie wiem, jeszcze się nie rozglądnąłem dobrze. No ale coś tu jest. O, są. Zobaczcie, jakie piękne. Są kureczki cudowne. I tam. Mało kurek póki co.
wam powiem, jest kolejny prawdziwek za to, ale niestety znowu hypomyces. Zobaczcie, cały już biały od góry ten kapelusz. Takich grzybów nie zbierajcie, jak widzicie, bo już nie powinno się ich spożywać. Pomimo, że on jeszcze dalej może być... No, tu jest jeszcze normalny, twardy ten kapelusz, ale on już się do niczego nie nadaje. Idę jeszcze zobaczyć, jak tam pod tymi moimi drzewami z kurkami. Tu widzę, jakieś gałęzie połamało, pewno od wiatru. No, jakoś tam przejdę. Nie ma kurek. Pusto pod moimi drzewami. Rośnie tam te kilkanaście sztuk na początku i to tyle niestety. Przyjadę w przyszłym tygodniu, to trzeba będzie je po prostu wziąć i wyzbierać to, co jest, a więcej myślę, że już nie wyrośnie. Za to po raz kolejny, trzeci rok z rzędu, pokazuję wam to drzewo. Chyba to nie było rok temu, chyba 2 lata temu ostatni raz przypominałem. I w pierwszym roku również tutaj zbierałem właśnie z tego mchu prawdziwki. Patrzcie, jaki cudowny. Niesamowicie piękny, a tu jest jeszcze drugi mniejszy. Wow. Głęboko siedział. I tego już bierzemy olbrzyma. Patrzcie, jakie piękne. Już je dokładam do kosza i lecimy szukać dalej, bo ja myślę, że to jeszcze nie koniec. Wiecie co, ja naprawdę jestem w grubym szoku. Tak się cieszę, że tu przyjechałem. Niesamowite to jest, zobaczcie na tego kolosa. Jaki on ma gruby trzon. Nie jestem w stanie objąć. O ja. A dookoła gwardia kolejnych. Patrzcie tutaj. Niesamowite to jest po prostu. Ten już chyba też nie do zbioru. Ale ja pierdziu, no co się dzieje? Zobaczcie. Szok po prostu. I tu jeszcze maluszek wychodzi, kolejny. To kolejna taka prosta. Wcześniej to było za tamtym zakrętem, chwilę dalej. Ja... Co jeszcze nas tu czeka, moi drodzy? I czy mi tego kosza starczy, to ja nie wiem. Dobrze, że to jest mały lasek, mam blisko do parkingu i jakoś sobie poradzę. Mam jeszcze trzeci taki malutki koszyczek w bagażniku. To w razie w go przyniosę, ale myślę, że jakoś się spakujemy. No ja z tej strony troszkę przeżarty, ale jak on wygląda pięknie tutaj z tamtej strony. I dookoła jeszcze otoczony takimi bąbelkami. Raz, ja, dwa, trzy, cztery i pięć. I nie wiem co jeszcze, sześć. Wiecie co, to jest niesamowite. Im dłużej się przyglądam tym liściom, tym więcej tutaj grzybów widzę dookoła rosnących. Nie wiem już, tu jest ich dosłownie no 15. Zaraz zobaczymy dokładnie. Spójrzcie, jakie piękne grzyby. One bardzo płytko siedzą. Zauważyłem, prawie że nie są przytwierdzone do ściółki. Tu są następne. Tego zostawię już. Niech sobie rośnie. Ja tu jeszcze wrócę. Tak samo i tego. Zbierzmy tą świtę całą. A zaraz się zajmiemy prezesem. Wiecie co? Tego też zostawię bąbelka. Tego większego trochę wezmę. Te dwa niech sobie rosną. Ja tutaj przyjadę za 2 dni. Nikt mi tu na bank nie przyjdzie. A te grzyby już będą, myślę, troszkę większe. I myślę, że będzie ich więcej. Zobaczymy. Wow. Niesamowite to jest. Po prostu. Spójrzcie, co tu się dzieje. Bierzemy tego misiaczka. Wow.
No słuchajcie, to jest grzybuś. Dobra. Wezmę je szybko, oczyszczę. Trzeba się przemieszczać, nie wiem czy to mi wejdzie do kosza, nie no, jakoś może to poupycham, tą wodę będę musiał wyjąć. I ciśniemy dalej, bo jeszcze jest szansa na grzyby, tutaj w ogóle jakieś wariactwo się wyprawia z tego co widzicie. Są kolejne dziubaski, bąbelaski, w ilości 3, ale wiecie co, niech se rosną, może ich wzrokiem nie zabije, a ja tu we wtorek z samego rana przyjadę i zrobię dokładnie taki sam objazd jak dzisiaj od rana i zobaczycie, że znowu będą dwa pełne kosze. Przeprawiam się właśnie przez taką malutką rzeczkę, taki rów w zasadzie, można by powiedzieć. Idę sobie tutaj, przed nami jest takie ostatnie stanowisko, gdzie w zasadzie jeszcze jest szansa, że jakieś borowiki szlachetne znajdziemy. No i słuchajcie, o nie miałem, bo nawet nie zdążyłem wyjść z tego rowu. Zobaczcie, tu jest malutki, ale spójrzcie tutaj dalej. Ja tu widzę trzy kolejne, rosnące w takim, w zasadzie już mule. No gdyby były ostre opady, to podejrzewam, że tej wody by było znacznie więcej, prawie że mogłyby być zakryte. Kurde, tego nie było jeszcze, żebyśmy grzyby z rzeki łowili, nie? Witajcie na irlandzkim szlaku. Nie wiem, czy je ruszać, wiecie co, ja to zostawię wszystko tak jak stoi. Zrobię tylko zdjęcie i niech zostanie na filmie. Zobaczymy we wtorek, jak to będzie wyglądało. Jak jesteście ciekawi, to w kolejnym odcinku na pewno tutaj wrócimy i zobaczymy, co z tych grzybków zostanie za dwa dni. Po raz trzeci dzisiaj jestem w szoku. Po raz trzeci w tym lesie po prostu stanąłem i oniemiałem. Zobaczcie. Nawet nie wiem dokładnie, co tu się dzieje. Tu jest jakiś trochę mniejszy. Ale spójrzcie, to są dwa kolejne złączone, ale za to jakie piękne. I tu kolejne grzyby. Ojej. Trzeba się dokładnie rozejrzeć, bo podejrzewam, że ich tu może być jeszcze więcej tutaj przed nami w tych wszystkich zaroślach. Zaraz rzucę okiem. No i wiecie co, ja chyba pójdę po ten trzeci koszyk. Bo ja tego nie dopchnę, a zwłaszcza, że te dwa kolejne złączone też bym chyba chciał w jednym kawałku stąd zabrać. Nie wiem. Ojej. Ale pięknie. Myślę, co robić. Dobra, wiecie co, robię cięcie, robię zdjęcia. Lecę zanieść to do auta, no bo to jest w zasadzie już full. Niewiele tu dołożę. I wezmę jeszcze ten trzeci mały koszyczek i wrócę tylko tutaj w to miejsce, no. Inaczej się nie da. Dobra, słuchajcie, wróciłem. Przyniosłem taki mały koszyk. Gdybym wiedział, że tu będzie taka masakra, to bym wziął ten największy, który mam w domu, no ale nie spodziewałem się. Dobrze, że miałem te trzy w sumie w samochodzie. Ale wiecie co, przyszedłem tutaj. Zacząłem robić zdjęcia tutaj tym większym owocnikom. One są przecudowne, naprawdę. Zobaczcie. Jeszcze raz wam pokażę. I wiecie co sobie uzmysłowiłem? Że one tutaj rosną w czarcim kręgu. Zobaczcie, tu jest jeden, tutaj. Tu jest następny. Potem są te dwa. I potem tutaj z boku również. Czyli one tworzą tutaj taki borowikowy czarci krąg. Przecudowne to jest. Po prostu nie mogę się napatrzeć. Już te grzybki stąd bierzemy. O ja. No zrośnięte są. Już je stąd zabieramy. I przejdę jeszcze kawałek tam w tamtą stronę. Popatrzeć, czy nie ma więcej tutaj po tych chaszczach. O! Co za dzień. Dobra, słuchajcie. Bierzmy te piękności stąd. I trzeba się będzie powoli przemieszczać. Tu są w ogóle dwa. O ja. Patrzcie. Ten większy był schowany. O kurde. Wow. Ja nie dowierzam. Słuchajcie, co tu się dzieje? Jeszcze jeden był z boku.
Już nie do odratowania niestety. Ale no trudno. Wiecie co? Tu pod tymi liśćmi może być ich nawet więcej. Jak za dwa... Tego nawet nie widziałem. Patrzcie. Jak miałem powiedzieć, że jak za dwa dni tutaj przyjadę, to w tym samym miejscu może się okazać, że będzie kolejny krąg utworzony z takich pięknych grzybów. Ja nie dowierzam. Na pewno jest ich tu więcej. Muszę ostrożnie chodzić, szybko je pozbierać, wynieść tam na ścieżkę, oczyścić i zostawić to miejsce na razie w spokoju. No nie no. Nie wiem, czy miałem kiedykolwiek piękniejsze prawdziwki w ręce. Nawet tam w Wicklow. Spójrzcie, jakie one są niesamowicie piękne. Wezmę jeszcze tego. Tego zostawię, niech se rośnie. Rzucę tylko okiem tu dookoła. I na razie tu nie chcę naprawdę dreptać, bo tu jest zbyt dużo tych liści. I zbyt duża szansa, że po prostu coś zadeptamy. Tak więc już uciekam tam w stronę ścieżki. Wow. Chyba z tego miejsca to będzie tyle. Bardzo dużo grzybków zostawiłem. Nawet takich już odrobinkę podrośniętych jak ten. Mijam je tylko i mam nadzieję, że do wtorku będzie tutaj po prostu kolejny pojaw, kolejny wysyp i kolejne pełne kosze z tego lasu wyniosę. Następnym razem już przyjdę chyba z tym moim największym koszykiem, który no dzisiaj wyjątkowo został w domu, bo nie spodziewałem się, że taka masakra tutaj będzie. Słuchajcie. Patrzcie, jakie mam piękne grzyby. Tutaj nazbierane tylko z jednego takiego małego fragmentu. A w samochodzie mam jeszcze dwa pełne kosze i dlatego postanowiłem, że dzisiejsze podsumowanie wyjątkowo nagram w aucie. Ej. Dobra, tego nie będziemy zostawiać. Ale to jest ciekawe, bo tutaj dalej już raczej nie spotykałem, nie znajdowałem grzybów w tych tutaj dalszych partiach. Ten to jest chyba też już hypomyces. Tak wygląda. Tak, już ma ten trzon cały miękki od spodu. Nic z niego nie będzie. Natomiast tego bierzemy, czemu nie? Zaraz go oczyszczę. Co ja mówiłem? O podsumowaniu, tak? Że w aucie będzie. Ta, podsumowanie ci się zachciewa. Chłopie, to trzeba grzyby zbierać, a nie podsumowanie kręcić. Tamten już zgnity, o kurde, wiecie co? Ja stąd chyba nie wyjdę. No ja pierdziule. Jeszcze coś? Czy możemy iść do domu? Dobra, żeby nie było, że tylko same prawdziwki wam cały czas pokazuję, to tutaj popatrzcie. Gorzkoborowik żółtopory. Grzyb niejadalny, surowy, lekko trujący. To są młode owocniki. Tak więc takich grzybków nie zbieramy. Zbieramy takie grzybki. Dobra, już na samym finiszu prawie i słuchajcie, są kolejne owocniki borowików szlachetnych. A że mam jeszcze trochę miejsca w tym koszyku, to oczywiście je wezmę, czemu nie? Tego może nie będę ruszał. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, pora kończyć tą imprezkę. Ja jestem od samego rana na nogach, biegam po lasach. Jak widzicie, nazbierałem dosyć sporo pięknych prawdziwków. Głównie prawdziwków, tam jakiś koźlarz, jeden czy dwa są gdzieś na spodzie wymieszane z tymi grzybami. No jestem mega szczęśliwy. Jednocześnie jestem mega zaskoczony tym lasem, w którym teraz byłem, z tego filmu, który w tym momencie oglądaliście. Bo ten dalszy koszyk, ten z tyłu, to o nim osobny odcinek będzie. W zasadzie już jest, ponieważ postaram się te filmy dodać chronologicznie, tak więc najpierw będzie ten film, który nagrywałem rano, a później zobaczycie, podejrzewam, następnego dnia wrzucę ten, który nagrałem teraz i on chyba będzie jeszcze dłuższy i jeszcze ciekawszy i
I te grzyby są po prostu niesamowite, słuchajcie. Ja się nie mogę napatrzeć. Aż mi szkoda rozdzielać te wszystkie połączone, ale tutaj delikatnie nakroiłem, no i one wszystkie są, będą zdrowe bez problemu. I no niesamowite to jest po prostu, co się dzisiaj wydarzyło. A mówię wam tak, we wtorek tu przyjadę, zrobię dokładnie taki sam objazd po tych dwóch miejscówkach i będą dwa kolejne niesamowite filmy. I znowu was zadziwię i sam siebie, mam nadzieję, zadziwię i zszokuję po raz kolejny i mam nadzieję, że zapełnimy cztery kosze tym razem. Jadę odpocząć, słuchajcie. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Do zobaczenia wkrótce.